Cześć, siema, jesteś Mateusz, to kolejny film na moim kanale, a ja witam was w nowej grze, którą jest oczywiście Fall Guys. No teraz wszyscy grają w Fall Guys właśnie. No i ja też postanowiłem zagrać w tą fajną grę. No i witam was. A ja się w Fall Guys. Fall Guys chodzi o to, jest tryb Battle Royale, 60 graczy i chodzi o to, żeby wygrać. Już wam to zaraz pokażę w gierce, ale na początku jeszcze pokażę wam stroje, jakie są quick fits. Wchodzimy i wybieramy sobie stroje, na przykład lower, upper, tutaj są takie na głowę zakładane. Mam jeszcze face, ja mam tylko jedną twarz. Paterny, tutaj są różne takie tyle. Jeszcze kolorki, jakie chcemy. Ja taki zabiorę sobie. I fortis, emoteczki. Taką emotkę mamy, taką mamy pod dwójeczką. Pod trójeczką mamy taką. Pod trójeczką, okej. Okay. Aha, bo ja to zmieniam, dobra, to nie, ja chcę tą pod trójeczką, okej. I pod czwóreczką chcę ją, tak. No i okej. Jest bardzo fajna gra. Wszyscy prawie ją teraz grają, naprawdę. Tyle ludzi to gra. No i to też postanowiłem. Tutaj mamy karnet bojowy, który się wbija wraz z poziomami przechodzenia do kolejnych rund w grze. Ja mam już drugi poziom, teraz będę miał trzeci. Tu mamy sklep oczywiście, mamy tutaj też pieniążki. Ja tych pieniążków trochę już mam. No ale tutaj jest sklep. No i tutaj mamy jeszcze ustawienia różne i tak dalej. Ale my już przechodzimy do pierwszej gry. Oczywiście klikamy play. No i przechodzimy do takiego dobierania graczy. No i teraz trochę trzeba poczekać, więc zrobię wam po prostu stopa. Już mamy 60 graczy. Bardzo fajna jest tej grze muzyka. No i teraz mamy taki tor przeszkód. No i akurat tam nie wiem co to jest, bo ja bardzo w to nie grałem. No i zaczynamy. Na początku prezentacja mapy. A, to jest to. No to jest taki tor przeszkód. Najpierw musimy przejść tędy, potem przez takie bramki. Zaraz wam to pokażę już w ciągu gry. No i tutaj kwalifikacje. W prawym górnym rogu kwalifikacji 0 na 40, a wy tego nie widzicie, akurat bo mam tam kamerkę, no ale, czyli 20 graczy odpadnie. Teraz idę sobie środkiem, no i niestety nie trafiłem. Biegniemy dołem. To jest bardzo śmieszna gra, naprawdę. Jak ta gra rozmawia czasami. Daję, biegnijcie! Na razie biegnę bardzo dobrze. Jestem raczej w czołówce, bo tutaj wystarczy być wśród 40, to nie jest takie trudne. Przykładowo teraz mnie to wypchnęło, ale... A! Nie, o nie! O nie! Co się stało? O najgorzej! Spadłem! Teraz szybko, w tym miejscu nie spadłem nigdy, chyba. No teraz pierwszy. Dobrze, jest. Teraz przez co trzeba biegnąć? O nie! Przegrałem! No to nieźle. Na początek... Niedobry początek. No i tutaj... Wszyscy odpadają. No i ja też. Klikamy exit, okej. Okay. No i przechodzimy do następnej rozgrywki. Przy okazji dostajemy też punkty. Za pierwszą rundę 15 punktów w moim przypadku. No i zaraz odblokujemy sobie trzeci poziom karnetu. Słuchajcie, też gram w tą grę po raz... Któryś, no, gram w nią od wczoraj, a więc nie jestem w nią zbytnio dobry, a trzeba trochę poćwiczyć. Ale jeśli byście chcieli serię, to najbardziej mogę zrobić, nawet na live'ach w tą grę mogę grać. No a my tutaj mamy takie furtki, no i niektóre furtki są prawdziwe, a niektóre nie. No i zaraz to sami zobaczycie, bo to nie jest takie, no w sumie to jest łatwe do wytłumaczenia. A gra nie jest też taka trudna, bo ja nigdy nie idę jako pierwszy. To jest taka taktyka, nigdy nie idę jako pierwszy. Bo kto nie trafi, ten, no, nie kończy najlepiej. Znaczy, jesteśmy sobie tutaj. Oczywiście bardzo fajnie jest to zrobione, że wszyscy robią też pajacyki i różne takie treningi. No i widzicie tutaj, niektóre są drzwi prawdziwe, a niektóre nie. Ja nigdy nie idę pierwszy, bo nie wszystkie drzwi są prawdziwe. Przykładowo tutaj wiemy, że ten pan kaktusik z przodu wybrał jedne dobre drzwi, a teraz no już nie. Ja jestem w czołówce. No i upadłem. Tutaj są dobre drzwi. Tutaj są teraz dobre drzwi. Które dobre? Środkowe. I mamy koniec już. No,
I jak cię wszyscy na mnie spadli? No i mamy losowanie map. To jest odcinek taki trochę pokazowy. No i wylosowaliśmy kręcące się kółka. No i musimy przejść na sam koniec. To jest akurat trudniejsze jak na drugą rundę. Prezentacja mapy i przechodzimy do rozgrywki. Dwa, jeden, go! Udało mi się pierwsze przeszkody pokonać. Teraz są takie piłeczki, które mało robią, ale trzeba ich unikać. O nie! Udało się. O nie, położyło mnie. Dobrze, przeszłem. Kolejny, znowu to. Przeszłem to. Udało mi się, wow. Wow, że to mi się udało, bo to nie jest takie proste. Teraz trzeba skoczyć. To mi się udało. Czy przejdę do trzeciej rundy, co byłoby sukcesem? Uda mi się do trzeciej rundy przejść, to jest ogromnym sukcesem. Wow. Da się w tej grze też łapać innych graczy, klikając lewy przycisk myszy. No i znowu odpadają, jestem w trzeciej rundzie, to jest wow. No i teraz pewnie będzie jakaś runda zespołowa albo coś, w czym odpadnie naprawdę dużo ludzi. Mamy kolejną mapencję, jest to tym razem mapa owocowa, no i to jest bardzo trudne. Ja myślę, że tutaj mogę odpaść. Ale co trudne, bo wszystko idzie w dół, a na ciebie spadają owoce. To jest też krótsza mapa, więc zobaczymy. No jestem w ostatniej, bo są cztery rzędy, a jestem w ostatniej, a więc będzie nie wiem. Owocka przeskoczyłem. O, no i widzicie, zepchnęło mnie już na sam początek. Będę walczył jeszcze. To nie jest takie łatwe. Arbuz! Czy co to było? Nie wiem. O nie, no jestem na samym końcu nadal. To jest bardzo trudne. Ja to nie przejdę, na skubę tego nie przejdę. 19 tylko osób się kwalifikuje. Udaje mi się na razie. Udaje mi się. Czy przejdę? Teraz tylko nie popełnić błędu. Ha. No nie, źle. No nie, nie uda mi się. Ojej, ale to była trudna runda. No i niestety. Tak mi smutno. No i przechodzimy, mamy trzeci level. Equip nawet sobie. Equipniemy sobie tam. Ładny kolor bardzo. Zmienimy sobie nawet strój. Bardzo fajna jest muzyczka w lobby. Jeśli to słyszycie, to naprawdę wiecie. Słyszycie. Ten kolorek, gdzie on jest? To jest ten. No bardzo ładny. Weźmiemy sobie na przykład takie coś. No i tego nie ubieramy, bo to nie jest zbyt ładne. No i myślę, że ostatnia runda na dzisiaj. Jeśli chcecie więcej odcinków, to oczywiście piszcie w komentarzach, jeśli będą dostępne. A jeśli nie, to zostawcie po prostu łapencję w górę, zmotywujecie mnie. Też możecie zostawić suba, jeśli tego jeszcze nie robicie. Dobijamy 200 subskrypcji. No już jesteśmy bardzo blisko. No i znowu gate crash. Może nam się uda przejść. I tak jest nieźle, że przeszłem do trzeciej rundy, bo biłem to, przed odcinkiem chyba zrobiłem to tylko raz. Więc wow, fajnie, że na odcinku tak się udało. Ciekawe, czy na odcinku kiedyś wygram, bo na pewno gra jest świetna i więcej odcinków z tej gry myślę, że nagram. I live'y też już się powtarzam, no ale live'y pewnie też będą z tej gry. Obserwujemy sobie coś innych graczy. No i przechodzimy do następnej rundy. 45 graczy zostało, no i następna runda przed nami. Drugą rundą znowu są
chyba nie było wiatraczków. Nie było wiatraczków, a więc są wiatraczki. No i tutaj trzeba przechodzić między nimi. To jest najtrudniejszy wiatrak. To już jest przy końcu. No i znowu rozgrzeweczka, już mniej graczy, bo to jest druga runda. I 32 się kwalifikuje. Jestem w czołówce jak na początek, ale tutaj to będzie po prostu... Kilu graczy się wyhaczy teraz. Na szczęście ja nie byłem teraz. Mnie to nie sprzątło. Udało mi się. Tutaj trzeba się wskierować albo wskoczyć. Tak jest łatwiej. Dobrze, wskoczyłem. Nawet ktoś tam nie popchnął i mi pomógł. Okej, okay, jestem już na przedostatnim wiatraku. Właściwie to nie przedostatnim. No i zatrzymałem się i pozdro. Skok epicki, no i tutaj nawet nie wchodzę. Słuchajcie, tutaj co to jest, tam się dzieje. Tam się nie da przeżyć na tym wiatraku, ja nie wiem, czy tam się da przejść. Naprawdę tak trudno. O nie, spadłem. Ale już jestem przy końcu. A liczyło mnie na koniec. Teraz muszę poczekać. O nie, nie, nie! Za nie, 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 jak tego nie przejdę. Zapomniałem, zapomniałem. Nie! Teraz. Jest, chyba przejdę, dobrze. Udało się. Uff, na syk znowu. O nie, wy nic nie widzieliście, słuchajcie, ale wygrałem tą rundę. Ja nie wiem, co wy widzieliście teraz, bo się pogubiłem. Ale wygrałem tą rundę na szczęście. Naprawdę nie wiem, co wy widzieliście. Czy coś tam widzieliście? Sorry. No i w trzeciej rundzie znowu owocki. Ale i tak dwa razy do trzeciej rundy się dostać. Pretty huge. No i może teraz nam się uda, bo w poprzedniej grze było blisko. Tylko na końcu mnie jakieś owoce złapały. No i rozgrzeweczka, jestem w pierwszym rzędzie, a więc mam szansę. Lećmy. Na początek spadłem? Spadłem, no nie, no bo wszyscy mnie tam scenanowali. No nie, 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 proszę. O nie. No nie, jeszcze teraz się wywaliłem. Za dużo owoców leci. No nie, no nie, to nie ma szans na wygraną grę, niestety. No niestety. Wszystko na mnie leci. Widzicie, wszystkie owoce na mnie lecą. Nie ma szans na wygraną grę. No dobra, ale było dobrze. Więc od razu ekscytuję, nie chcę na to patrzeć, jak przegrywam. Tylko ekscyt, nie chcę patrzeć, jak przegrałem. Nieważne, dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeśli się spodobał, oczywiście zostawcie łapę, suba na kanale, dobijamy 200. Dzięki za oglądanie, cześć.